No i już zaszło. Losia, no gdzie ty biegasz? Gdzie ty się podziwiasz? Losia! No nie tak, no ja mam w domu, zobaczyłam, że żelazko wyłączyłam. I co, wyłączyłaś? Przecież my w domu nie mamy żelazka. Dobra, dobra. Ale lampę wzięłam. Zobacz, sam się rozkłada. Automatyka ty. Zobacz, sam stoi. Skąd ja to znam? Losia, perpetuum mietek. Dobra, ładuj się do namiotu. Powiem ci, Mietek, że jestem taka wykończona, że mam wrażenie, że tylko głowę położę i od razu zasnę. A mnie się wydaje, że tak nie będzie. Światło dzień, że omiszęcza. No Mietek, muszę przyznać, zaimponiłeś mi. Nie po to zawodówkę 8 lat robiłem, żeby teraz do transformatora nie umieć się podpiąć. No chodź do namiotu, no chodź. A z której strony chcesz spać? Od kaloryfera. Mietek, ale my przecież nie mamy kaloryfera. Dobra, to ja się położę tutaj z brzegu i będzie dobrze. Loszka, kładź się spać. Mi tam wygodów nie trzeba. Także wiesz. Za parę dni będziemy już w hotelu. Będziesz tam miała wszystko. Wszystko, co chcesz, co sobie zamarzysz. A teraz śpij już. Mietek. 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 Co? Ja już zasnęłam. A ja wcześniej. Ach, powiem ci, Mietek, wszyscy dookoła już śpią. Tylko my, jak te dwie samotne gwiazdy na niebie. Niby tak blisko, a wciąż tam daleko od siebie. Jak Saturn i Mediamart. A coś ci się, Luśka, za zbrodę widła? Co ty mi tutaj za farmazony potem tak zapierdzielasz? Co ty za mało tlenu masz? To wystaw się trwał na zewnątrz, dotknę się i będziesz dotleniona, nie? Kuźma, ty wierszy się naczytasz Szymborskiego czy Stagrowskiego, czy kogo ty tam czytasz? Te twoje durne gazetki. Nasza Rynna, twoja papa, czy jakim tam? Mietek, ja tylko próbuję być romantyczna. I trzeba to od razu przerwać. To jest nalio, tu się śpi. Przytul się sama do siebie i... Popatrz, Mietek. O, i żeś znowu zapierdzieliła mnie. Popatrz, Mietek. No ciemne jak w szambie, a ty popatrz, Mietek. Losia, to tak jakbyś do głuchego powiedziała. Ty, słuchaj. Co ty pierdzielisz, no? Słyszysz, co ty gadasz? No Luśka! Ogarnij się, chłopie. Cicho! Co? Cicho! 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 Mietek, no cicho! Mietek, słyszysz? Co mam słyszeć, jak ty cały czas drzesz kopalę? Kumara ma ten namiocie! Ja pierdzielę, ale zjawisko odkryła ty. Kuźma, no tak się na geografik zadun, wiesz? Powiedz, że komara że się spotkałaś. Już widzę, jak Kraśko przyjeżdża do ciebie wywiad robić. Będziesz na pierwszej stronie faktów. Książę, czy komar zaatakował Luśkę. Pani premier, jak żyć? Mietek, Mietek, to sobie żarty stroisz, a ta wersja tu fruwa, lata. Mietek, ja cię proszę, zrób coś z tym komarem. Zagadaj go. Co? Zagadaj go, chwilę cię posłucha, to sam serce odetnie. A co ty to zagadasz, no? Ja cię proszę, no zrób coś z nim. Mietek, słuchaj, a jak on mnie ukąsa? Oho, jak ciebie dziabnie, to zgadną będzie. A jego trzeba ostrzec. Ciekawe, co powiesz, jak ciebie ugryzie. Tak, u mnie jak się napije, to rano będzie mieć kaca. Mietek, ja cię proszę, no zrób coś z nim. No błagam, zrób coś z tym komarem. Mietek, ale cisza, nie ma komara. Mietek, co zrobiłeś? Buty zdjąłem. Dziękuję. Dobra, Mietek, wiesz, słuchaj, zanim jeszcze zaśniesz, ja mam do ciebie prośbę, wiesz, bo będziemy już teraz szli spać, ale ja mam do ciebie prośbę, tylko jedną gorącą prośbę, ale tylko taką jedną i tylko jedną, nic więcej nie będzie. Mietek, ja cię proszę, ty przy...
na ciebie patrzę. Nie mogę zasnąć, to myślałem, że na ciebie całą noc będę patrzał. Jesteś taka piękna, że nie zasnę. No princesa, no. Miejsce na 2015. To przestań się na mnie patrzeć, bo kuchasz i kuchasz na mnie. Daj od ciebie cioskiem jak z Rosmana. Gdzie ode mnie daję cioskiem? Jak ty do mnie plecami leżysz? Sama sobie kuchasz, od ściany ci wraca. Się kuźma syfora znalazła. Wiadane recetę z PGR-u. Ciężkiego kusza modelka. No Mietek, już daj spokój. No. Co ty się tak poczysz? Mietek, kochanie, ty Mietek. Ja sobie przypomniałam. Mietek, Mieciu, a pamiętasz? Pamiętasz, jak my za młodu kiedyś? Nie, nie pamiętam. Spiluszka, nie rozgrzebuj. Gaś te światło i tam no, żołnierz. Czym? Żołniami. Mietek, nie prowokuj. Siedziela belbena, siedziela belbena, a brysterszą, a komona, a komona, a komona belbena, a komona belbena. Te, Kuźma, Lenon, czym ty kopalę? Tutaj śpią ludzie. Iluszka, dobrze pamiętasz? Bardzo dobrze, Mieciu, dobrze, że o mnie pamiętasz. Siegiera, belbena. Ty, jakiś drwal siegiery szukasz. Siegiera, belbena, siegiera, belbena. Nie, 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 nie. Mietek, ja już tego dłużej nie mogę słuchać. Ja cię poproszę. Ty idź i mu powiedz, żeby on przestał męczyć tego biednego kota. Ale dlaczego ja mam iść? No Mietek, ja nie mogę. Ja już sobie stopy krewem nie mam nasmarowała. O matko jedyna, ja chyba miałam zdjąć buty! No, no, przejdzie, spotkać już masz, tylko panierkę dodasz. O, nie, 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 tak. Idziesz ty! Bądź w końcu mężczyzną i załatw jakąś sprawę. Ja nie idę, ja ciebie proszę. Ja też może w końcu chciałabym się położyć w ciebie spać, bo ja będę łazić po nocach, a ty będziesz leżał. O, nic z tego, nie, tak. Idziesz ty! Dobra, już ty, dobra, cię Kuźma, księżniczka zrobiłaś. Czy czasem kiedyś jakiś hrabia twojej babki? Co za noc? Normalnie Halloween. Ja ciebie też Loven. A ja ciebie tylko Halow. No idź już, idź. Dobra, już idę. Buty zakładam. Kuźma, kto mi stopy krewem i na nas marował? To ty, Luśka, swoich nóg od nie potrafisz odróżnić. No bo aż tak Kuźma, żeby mnie po samym kolana bardzo. No to Kuźma, druga to samo. No ja pierdzielę, jak ja teraz będę szedł? Pierdzielę się, liściami oblepię, piwiórki mnie dopadną, to się dziwię, kurde. I szczerze ciągle zrobią. Ostatni raz ci ten krem kupiłem, wiesz? Ostatni. Będziesz teraz się budafrenem smarował. Raz się posmarujesz, to na całe życie będziesz miała. Siekierowy. Ty, siekierowy. Dobra, dobra, gościu zwolni. Co to jest? Pakt Ribbentrop-Mołotow z jednej, z drugiej strony? Dajcie żyć! Ludzie tu chcą spać. Jutro też idziemy na pielgrzymkę. Idź do namiotu, się wyśpi. I nie pij alkoholu, bo to szkodliwe jest. No panie, to co? Po maluszku? I tu mnie przekonałeś. Dzięki za klina. Czerwony jak cegła, zgrzany jak piec. Jak ty robić? Bum, bum, bum. Jak ty bum, bum, bum. Ty Kuźma, nie wiesz co ty śpiewasz. Dobra, powiem ci, bo widzę, że nie zdajesz sobie sprawy z powagi sytuacji. Aktualnie mam tutaj w namiocie śpiącego tyranozaura. Nie wiem, czy za chwilę nie będzie składać jajów. A więc ratuj się, chłopie! Uciekaj! Biegnij przez lusy, przez lasy, przez pola, przez góry! Biegnij, nie zatrzymuj się! Idziesz! Idziesz! Idziesz za światłem do tunelu! Tak się niszczy leszczy. Lusia, kochani, załatwiłem ci! Co? Co? Mietek, no co mnie mówisz, no? No ja w końcu zasnęłam, to trzy razy nie zbudził. Jakiej cholery ty z namiotu wyłaziłeś? Kuźma nie wytrzymy. Jakby
będzie, czy ślubie zabił, to już bym wyszedł. Niepotrzebnie się wahałem. Mietek, przestań marzyć. Gasimy już to światło i śpimy, wiesz? Śpi, dobranoc, Mietku. Ja nie mówię dobranoc, bo się jeszcze pewnie już ruszymy. Już tu na mnie nadciąga. Co tam, Luśka, wodę weźmy? Mietek. Ja już nie mogę na dłużej spać, wiesz? No tutaj jest tak twardo, gniecie mnie wzdłuż całego ciała. Ja się czuję normalnie, jakbym na torach leżała. Na jakich torach? Co ty pierdzielisz? O co ci chodzi? Kręgosłup, aż szyby lumbago ci ciśnie. Śpi. A co ty mi tu opowiadasz, no? Wychodź z namiotu, będziemy go przesuwać. Co? Co? Namiot przesuwamy. Przecież zaraz będzie świtać. Ja pierdzielę, ty dzisiaj przechodzisz własną matkę. Gdzie tam ciśnie? Zaraz w tataraki się wpierdzielić, będziesz mówiła, że masz mokro. Twoje głupie przesuwanie namiotu, to już byśmy ekspresem do hotelu jechali!